Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała 25. edycję regionalnego konkursu Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej. Dzisiaj podsumowujemy nasz sztandarowy konkurs Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej, kierowany do wszystkich pracodawców, którzy chcą się pochwalić swoimi osiągnięciami na rzecz ochrony pracy, które mają wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich zakładach, no i oczywiście ochrony pracy. Również tutaj konkurs prowadzony jest w trzech grupach dla zakładów zatrudniających do 50 pracowników, od 50 do 250 i powyżej 250. Nagrodzono i wyróżniono 6 pracodawców: Suer Polska z Kościana, Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego, Hengst Poland z Gostynia, FMW z Gostynia, Somapol Sławomir Sobota z Chojna i firmę Bartkowiak z Przybyszewa. Wręczono też dyplomy w ramach programu prewencyjnego Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Jest to taki program kierowany z kolei tylko do małych przedsiębiorców zatrudniających do 20 pracowników. I tutaj zależy nam na tym, żeby wśród tych małych poprawiać stan bezpieczeństwa w tych małych zakładach. Program polega na tym, że zapraszamy chętne zakłady do nas na szkolenie, dostają materiały prewencyjne od nas, następnie mają czas kilka miesięcy na przystosowanie swojego zakładu do przepisów, do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy i jesienią inspektorzy pracy przeprowadzają audyt w zakładach. Jeżeli wszystko jest ok, to otrzymują dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Dyplomy uzyskało 8 pracodawców: Ślusarstwo Usługowe Maciej Fabijańczyk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Waldi, Magmar Magdalena Czekała, AC Proref Anna Siecla, Spółka Cywilna Czekała, firma Airfood, Zakład Krawiecki Sprint i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Przemkar. W tym roku Państwowa Inspekcja Pracy obchodzi 100. rocznicę istnienia. Powstała dekretem marszałka Piłsudskiego 3 stycznia 1919 roku. Praca jest taka sama, nic się nie zmienia. Nawet przygotowując dzisiejszy tutaj program, dotarłam do sprawozdania okręgowego głównego inspektora pracy z 1935 roku i praktycznie problemy są dokładnie takie same dzisiaj, jak były wtedy. Państwowa Inspekcja Pracy to organ powołany do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.